widzowie, jest przypał, jest ogromny przypał. Więźniowie uciekli z więzienia i tak być totalnie nie może. Widzowie, Bzyku i Yeti wyszli na wolność i im pozwoliliśmy już wyjść. Ale tak jak mogliście zobaczyć u Pawła, Steve gdzieś znikł, totalnie znikł i nie wiadomo gdzie on jest. A my go musimy koniecznie znaleźć, bo tak nie może być. To on był głównie odpowiedzialny za całe to zamieszanie, jeśli chodzi o bank, o kradzież zielonych i tak dalej. I nie może tak być, no po prostu nie może tak być, że to jest, że nie wiadomo gdzie to jest, że nie wiadomo gdzie jest Steve w ogóle. On powinien odsiedzieć swoją karę w więzieniu tak jak należy, a oni powiedzieli, z nim się jakieś dziwne rzeczy działy, że on jest jakiś, że zaczął się dziwnie zachowywać, że zaczął ich bić, że wyważył wszystkie drzwi w więzieniu i tak dalej. No dla mnie to wygląda mocno podejrzanie, dlatego postanowiłem, że dzisiaj pójdę sam, totalnie bez nikogo, pójdę do więzienia i sprawdzę, czy są jakieś ślady może, które wskazywałyby faktycznie na to, że Steve jakoś coś się z nim stało dziwnego i tak dalej. No polecimy sobie do więzienia i to oczywiście sprawdzimy. Zanim jednak przejdziemy dalej, to koniecznie widzowie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Bardzo wam dziękuję za to, jak ostatnio idą filmy. Troszkę się to podniosło niż to, co było. Bardzo jestem z tego powodu zadowolony. Więc jeżeli oglądasz ten film, jeszcze nie zostawiasz łapki w górę, to mój uśmiech na twarzy będzie na pewno o wiele większy, jak zostawisz łapkę w górę. Dzięki widzu kochany, dobrze. Lecimy w takim razie do tego, jak to się nazywa, do tego więzienia. Zobaczymy, czy jakieś tam, że tak powiem, poszlaki jeszcze są, czy jest jeszcze szansa jakieś poszlaki jeszcze, że tak powiem, odnaleźć. I to, którędy oni uciekali i tak dalej. Więc wleźmy sobie tutaj. O! Tu jest jakaś dziura, skąd ta dziura? Dobra, nie wiem, nieważne. W każdym razie wejdźmy sobie do środka i zobaczymy, jak wygląda sytuacja. Wchodzimy do więzienia. Tutaj wszystko tak jak jest, należycie. I patrzcie, nie masz żadnych drzwi. Wszystkie drzwi w każdej celi zostały wyważone przez tego Steve'a. To dla mnie jest mocno podejrzane i naprawdę nie rozumiem, dlaczego tak jest. Tutaj na dole, czy tu się coś wydarzyło? Musimy to sprawdzić, bo to miejsce to tutaj... Nie, tu widzę, że jest wszystko tak jak było. Dalej jest to rozwalone doszczętnie. No, nikt tego nie chce naprawiać. No, rozumiem. Mi też by się nie chciało. Poza tym to laboratorium już jest nieużywane, więc totalnie rozumiem. Chyba nie ma co tego naprawiać, to więzienie już tak już się rozlatuje na wszystkie możliwe kawałki, jakie są, nie? Więc wydaje mi się, że możemy mieć na razie, że tak powiem, wylane. Wylane możemy mieć w to więzienie. I ono i tak to jest tragedia. Dobra, zobaczmy, jak wygląda sytuacja u Bzyka tutaj w jego celi. Czy tutaj jakieś poszlaki będą? No tutaj z tej celi ogólnie nie da się wyjść. Jeżeli ktoś tego nie otworzył z zewnątrz, to stąd się nie dałoby wyjść. Więc ja nie rozumiem, dlaczego Steve miał taką moc, żeby wyważyć drzwi w swojej celi i jeszcze tutaj przychodzić i rozwalać to. Mega dziwne. Tutaj, to jest chyba, tu chyba był SpongeBob w tym zamknięty. Tutaj, no wszystkie cele są otwarte, ale nic podejrzanego w tych celach raczej nie będzie. Ja bym się udał raczej do tych celi tutaj, tutaj na dole, ale chciałem tam to zamurować. Dobra, to więzienie i tak już się rozpada. Rozwalamy to. Tu dajmy tak i dajmy tu na narożniku. Dobra, tu jest Steve'a, zobacz jeszcze Yeti'ego. Dziwne jest to, że oni uciekli totalnie, wiecie, i no dobra, no w sumie przyszli nas poinformować, nie? Że Steve tutaj odwalił jakąś akcję dziwną. No ale to tak nie w ogóle nie ten. Tu w ogóle, co to jest? Nie wiem, zastanawiamy się ciągle, co to jest, ale totalnie... Ej, może on tutaj... Kurczę, nie, już myślałem, że za tym będzie coś ukryte. O, zmienimy obraz. Tutaj... O kurde, tu jest skrzynka jakaś. O kurde, mamy mapę! O kurde! Dobra, czekajcie. Okej. Nic na tej mapie nie ma, ale widzicie, jest krzyżyk jakiś po prawej stronie. Od razu go zauważyłem, zrzuci mi się w oczy, jest na takim charakterystycznym miejscu, na takim szarym tle. Obok widzę, że jest tak czerwono się zrobiło. Czy tam jest jakiś portal? Wydaje mi się, że to może być portal. Albo jakieś inne gorsze rzeczy. Mam nadzieję, że to po prostu jest portal. Ale dobra, jest mapa. Dobra, czekajcie, to jest, że tak powiem, ciekawa sytuacja. Patrzcie, ja... Dobra, wiecie co? Czekajcie, czy jest ktoś na... O, jest Dave na serwerze, dobra. Ja to tu odkładam i ja przyjdę tutaj z Dave'em. Zobaczymy, czy Dave to zauważy. Mam nadzieję, że tak. Lecę po Dave'a i zobaczymy, może z Dave'em uda nam się tutaj, że tak powiem, coś wykombinować ciekawego. I może pójdę z Dave'em. Ej, ja bym poszedł z Dave'em tam w tamto miejsce. Jakbyśmy tam poszli, może tam jest Steve, może on się tam ukrywa. Ale po co on by zostawił tą mapę w ogóle z zaznaczonym krzyżykiem, gdzie jest? To wygląda podejrzanie, dlatego wolę tam nie iść sam. Wolę pójść z Dave'em, lecimy po Dave'a. Halo, Dave'son! Halo! Dzień dobry, słuchaj, jest przypał. Co się stało? Jest przypał, muszę ci coś pokazać, choć no bo u Pawła dowiedzieliśmy się, że Steve uciekł, nie? I tak sobie myślę, nie no, pójdę sobie do tego więzienia, zobaczę, jak tam wygląda sytuacja, może znajdę coś ciekawego i nie uwierzysz, co znalazłem. Powiem ci tak, zaraz mi powiesz, co znalazłeś, przy Bzyku dalej. A tu? Musimy iść do więzienia. No jasne, że tak, musimy tam iść. Ja tam... A, to idziemy tam, tak? No, dobra, ja mam wszystkie itemy.
A, tam masz wszystkie itemy, no to tak, to musimy tam to nie masz elytry nawet, to musi być na piechotę. Nie mam, więc... Dobra, ja ogólnie powiem ci tak, ja nic ci nie mówię na razie, co tam jest i co tam znalazłem, więc po prostu wejdźmy tam i zobaczymy, czy ty odnajdziesz w ogóle, odnajdziesz... Źródło problemu. Tak, źródło problemu, źródło wszystkich, prawda, niemiłych sytuacji. Zobaczymy, czy kurde, tak źle wchodzi. No, a ja to w ogóle... Aha, bo ty tak, a ja tutaj wjeżdżam se. Aha. No to o wiele lepszy pomysł jest niż wchodzenie. Okej, jadę. Jedziesz? Świetnie. Jadę, no. Jedź. O, tu ale jest to ogóle... nie działa w ogóle, ta kolejka. Nie, no działa, tylko tu jest przerwana. Przez jakiś czas. No. A, o. Jest przerwana, ale to już blisko. Dobra, chodź, idziemy, musisz po prostu... Zobaczymy, jakim jesteś dobrym detektywem i zobaczymy, czy uda ci się odkryć to, co mi się udało odkryć. Znaczy tak, ja jestem bardzo dobrym detektywem, aha, ale no, może mi się nie udać, nie? No dobra, poczekaj, no to... Poczekaj, bo ty tam masz ten, no dobra, no to leć tam po itemy. I tutaj, czekaj, czy tu na tych skrzynkach coś jest, jeszcze się ostało? O, tu, ej, tu są dźwignie wszystkie, 47, z tego odcinka u Bzyka, co mieliśmy te zadania, żeby... Dobra, no to... Mam wszystko. No to chodź. No to słuchaj, ja cię w tym momencie puszczam i tu, prawda, znajdź problem, który jest. Problem widnieje, prawda, w pewnym, no, charakterystycznym miejscu. Okej. Myślałem, że pójdziesz do celi od razu, ale dobra. Dobrze, tutaj. Mówisz, że tutaj jest, prawda... Ej, co to jest w ogóle? Kurde, to jest jakieś zejście do dół? Ja nawet nie wiedziałem. Tak, jest do ucieczki, no. No, to nieźle. Tu szukasz. Czekaj. No, to powiem ci, zimno. Zimno. Dobra, no idziemy do góry, okej, tutaj w tej skrzynce nic nie ma. Co tak? Jak u góry jest zimno. Nie powiedziałem, że... O kurczę, tu jest jakaś skrzynka, Jezu, to są jakieś takie... Ja nawet nie wiedziałem, że to jest skrzynka, dobra. Tam na dole też zimno, tam właśnie zimno. Właśnie dobra, bardziej bym powiedział, że do góry trzeba iść. Aha, okej. No ja myślałem, że ty w ogóle to z bomby pójdziesz do celi Steve'a, nie? Steve'a? No tak, no bo od niego się rozchodzi, nie? A, że to jest skrzynka, Jezus. Jest skrzynka, no. Jezus! Stary, jest mapa. Widzisz to? Weź sobie zobacz, co jest na tej mapie. Patrzę. A jakiś X jest. No właśnie, zrzuca się w oczy, nie? I ja właśnie myślę, że powinniśmy pójść na to miejsce, bo... Kurde, ale wiesz, gdzie to jest, stary? No właśnie jeszcze nie wiem, to będzie trzeba zlokalizować jakoś. Nie zastanawiam się nad tym, gdzie to jest, ale będzie trzeba znaleźć. Czekaj, a takie czerwona plama tu jest, weź zobacz, czy nie kojarzysz. No. Taka czerwona plama już tam jest na to. Dole. Tak, no to wydaje mi się, że to jest portal, nie? Ogólnie to musimy iść w jakąś stronę tak, że po prostu, nie wiem, aż w końcu znajdziemy... Żeby nas chyciło, dokładnie, no. Okay. Więc wydaje mi się, że... Tylko w którą stronę, jak myślisz? W którą stronę to może być? To jest taki teren zielony. Jeszcze raz. To jest taki teren... Kurczę, ja on... Ja kojarzę, co jest tam, czekaj. Tam chyba nie, tam chyba się pustynia zaczynała. Nie, tam nie ma pustyni na pewno, tam jest dżungla. Okej, no to też nie jest to. Właśnie nie wiem, czy tam nie ma dżungli. Nie, to nie jest dżungla tutaj, to są zwykłe dżungle. Tam daleko jest dżungla, no ja nie wiem, no to by trzeba było... Czekaj, no bo w tamtą stronę jest woda, to ja wiem. Tak. I tutaj no jest woda... No nie wiem, no nie wiem właśnie, w którą stronę lecieć nawet. Dobra, no polećmy w tą, może po prostu elytrą przelecę kawałek i zobaczymy, czy nam się coś, że tak powiem, urodzi, może się pojawi kropka. Albo w drugą i wtedy, wiesz, dwie naraz zobaczymy. Bo szukamy portalu. No nie wiem, czy ja zobaczę na mapie ciebie. Mnie nie musisz, portal, nie? Aha, że chcesz portal szukać. Ej, jest kropka, pojawiła mi się, czyli dobrze lecimy. Czyli tu. Jesteśmy w lewym dolnym, no właśnie, kurczę, chyba tu. Czyli tam. Chyba tu, czekaj, no właśnie lecę. Widzisz, tu jest dżungla. No i tu mi się wydaje, że to może być to. To może być tutaj dżungla. Rusza się kropka. Czekaj, czy ja skręcę jak w prawo? Tak, jestem na mapie, Dobra, tutaj to jest. To widzę. Tu jest portal. Widzę portal, naprawdę. Naprawdę. Czekaj, tu jest jakiś... Tu jest jakaś pułapka, ja to czuję, stary, widzisz to? Czekaj, najpierw portal. Najpierw ten portal, no dobra, portal też git. Do zwiedzenia, co tu mamy? Kurde, dla mnie nic ciekawego. No, taka lipa, ale jest jeden ten, możemy tu go uzupełnić, ale i tak nie odpalimy. No, stary, ale tu... blok złota dawaj ty. Ło, no to też, no przecież, że tak. Czekaj, podsadzę cię. No, kurde. Tak średnio bym powiedział. Dobra, mam pomysł, uwaga. Dobra, zebrałem. Kurde! Mam. Już mi się udało polecieć. Dobra. Ej, dobra, tego stary. Xa, nie? No sprawdzimy, ja... Ja bym się tu skupił nad tym, bo to może być tutaj, że tak powiem, coś, kurczę, tylko ja się boję, stary. Boję się, że to jest jakaś... Zobaczmy, że to jest skrzynia pułapka przede wszystkim.
Ale dobra. Na pewno tu już Steve'a nie ma, ale dlaczego on takie coś zrobił? To jest jeszcze ciekawe. To jest zwykła skrzynia stary. Dobra, zwykła, czyli nic to nie aktywujesz i można spokojnie zobaczyć. Pod spodem też nic nie ma. No nie, no, ma. Nie ma tu jakiegoś mechanizmu, czyli po prostu X. Dobra, otwieram skrzynkę. Jest książka, stary. Dobra, uwaga. Czytaj książkę. Ja nie chcę, ty czytaj. Ty czytaj. Czy to jest ta? F, D, F, J, C, V, D, V, J, B, V, V, D, V, I, V, J, V, K, co to A, jest V, jakiś kod? J, V, B, I, V. Nie wiem. Zobacz. No to jest zleb losowych tych liter. Aha, ojej. Rozumiesz? No nie, to nic nie będzie znaczyło chyba. Chociaż, kurczę, widzowie, zróbcie sobie screena tego i jak znajdziecie jakiś no, tutaj to, no. Jakiś no, ukryty to. Po prostu przekaz, ale kurczę wątpię, nie, to w ogóle nie wygląda. Uważaj! Łe! Kurde, ale się wystraszyłem, kurde mol. Kurde. Proszę mnie tak nie straszyć, proszę mnie tak nie straszyć. No nie no, stary, kurde, wiesz co to może być? Aja. No. Przecież ten chłopaki mówili, że jak on tam oszalał w tym więzieniu, to on zaczął jakieś takie rzeczy mówić i może on po prostu, może to jest po prostu jakaś jego wypocina taka, wiesz, że znowu coś. Ale dlaczego on taki się w ogóle dziwny zrobił? Nie mam pojęcia szczerze, ej, to wygląda tak dziwnie. Stary, co się... Tak głupie. Czemu on uciekł w ogóle? Tego... No, czyli dalej nie wiemy, gdzie on jest w sumie, no, na to wychodzi. Nic to nie dało nam przejść. Nie wiem, stary, tragedia. To ja nie wiem. Ale nie wiem, wkurza, czego jest sens szukać w ogóle. Dobra, ja wracam z powrotem na palę. Wracamy, no. No, będzie tu nie ten. Aczkolwiek to są takie tereny, ty, on mógłby się w jakichś jaskiniach chować. Ale ja nie wiem. Stary, że wiesz, kurde, musimy go znaleźć, nie? Bo on trzeba, w sensie... on jest niebezpieczny. On właśnie jest w tym więzieniu, no to kurde. No jest właśnie, on jeszcze ukradł te zielone, on w ogóle tam powinien beknąć najbardziej za to wszystko i siedzieć. A my tak torturowaliśmy tego bzyka w tym najgorszej celi, a Steve tutaj byk i uciekł. Ale Maro zasłużył. No Maro też, Maro to na wszystko zasłużył. Na wszystko co dobre i na wszystko co najgorsze zasłużył. Ale nie, no i tak, no mi się wydaje, że Steve'a znajdziemy. W sensie, kurde, no dobra, uciekł, no, ale... Mi się wydaje, że trzeba... Może pokażemy jutro Pawłowi tą mapę i może on coś, nie wiem, może go jakoś olśni. Może z nim coś pokombinujemy i może uda nam się znaleźć tego Steve'a. Tak, w każdym razie, tak, widzowie, tak. Na dzisiaj to by było wszystko. Jeżeli macie jakieś wizje na przykład, gdzie by mógł być Steve, gdzie on się mógł ukryć i o co tak naprawdę tutaj w tej całej sytuacji chodzi, dajcie znać nam w komentarzu, my postaramy się... prawda? No weźmiemy sobie te wasze uwagi do serca i może uda nam się odgadnąć, gdzie jest tak naprawdę Steve. Tymczasem dziękuję bardzo za oglądanie, widzimy się jutro, pozdro, elo! Yo!